Szanowni Państwo, przedstawiamy rocznik polskiej grafiki reklamowej z 1935 roku. Pod redakcją komitetu, w skład którego wchodził m.in. słynny Edmund Bartłomiejczyk, opracowanie stanowiło wizytówkę polskich grafików oraz przemysłu poligraficznego i papierniczego w drugiej RP. Zapotrzebowanie na różnorodne formy reklamy na początku lat 30. XX wieku wpłynęło ożywczo na rozwój grafiki użytkowej, a wzrastająca liczba artystów uprawiających tę dyscyplinę zrodziła potrzebę zrzeszenia ich w organizację zawodową. Wtedy też, w 1933 roku, z inicjatywy właśnie wspomnianego Edmunda Bartłomiejczyka, przy poparciu Polskiego Związku Reklamowego, powstało w stolicy koło artystów grafików reklamowych, co z pewnością, Świadczy o świadomości zawodowej tego środowiska co do szczególnego znaczenia połączenia wartości artystycznych i reklamy. Opublikowane w Warszawie przez Polską Agencję Telegraficzną wydawnictwo prezentowało dokonania i możliwości polskich projektantów. Na tablicach o niezwykłej wartości technicznej i artystycznej znalazły się przykłady plakatów, obwolut i okładek książkowych, znaczków pocztowych, druków reklamowych, papierów wartościowych, także tych, które zapisały się w historii polskiej grafiki artystycznej, wykonanych różnymi technikami graficznymi i drukarskimi na bardzo różnych gatunkach papieru. Blok tak jak go prezentujemy, oryginalnie był związany sznurem. Jak pisał Bartłomiejczyk w jednym z artykułów, które posłużyły za wstęp do tego wydawnictwa, znaczenie grafiki użytkowej, to jest grafiki posługującej się mechanicznymi sposobami reprodukcji, nie było dotąd należycie doceniane. Jeżeli bowiem współczesna sztuka plastyczna innych rodzajów świadczy tylko o kulturze duchowej reprezentowanego kraju, to grafika posługująca się środkami reprodukcji mechanicznej świadczy o jego zasobach technicznych i jego cywilizacji materialnej. Wyśmienita publikacja z zakresu historii grafiki i sztuki drukarskiej w Polsce. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów książki z grafiką, propozycja na prezent oraz czasopisma. Zakochaj się w antykwariacie.